Cześć, witam Was w kolejnym tutorialu. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę więcej o zmiennych. Przy okazji powiem, co to są komentarze. Zapraszam. Jak widzicie, napisałem przed nakręceniem tego filmiku trochę kodu, żeby szybciej poszło. Na pewno widzicie dużo nowych rzeczy, ale nie bójcie się, to nie jest takie trudne. Od samego początku, co to są może komentarze? Komentarze jest to możliwość tak jakby opisywania kodu bez ingerencji w działanie programu. To znaczy, cokolwiek napiszemy w takim komentarzu nie zmieni działania programu, ponieważ kompilator pomija wszystko to, co jest w komentarzu. Możemy tutaj jakieś głupoty napisać, zwykle opisuje się kod, do czego służy dana zmienna, co robi dana funkcja. OK. I są dwa typy komentarzy w C. Komentarz wielolinijkowy, rozpoczynający się znakami slash gwiazdka i kończący gwiazdka slash. Możemy tutaj wpisywać dużo rzeczy w wielu linijkach. Ja napisałem przykład jeden. Drugim typem komentarza jest komentarz jednolinijkowy, rozpoczynający się slash slash, podwójnym slashem. Możemy pisać na początku linii albo już w tej linii, w której jest jakiś kod, na przykład można opisać akcję, wypisanie na ekran nazwy przedmiotu. Nie polecam takiego komentowania, ponieważ to się nazywa overcommenting. Nie powinniśmy komentować rzeczy, które są oczywiste. Dobra, to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o komentarze. Teraz przejdę do przykładu pierwszego. Na ostatniej lekcji poznaliście typ zmienne typu int, integer, czyli typu całkowitego. Teraz zobaczcie. Zmienna typu char-gwiazdka jest zmienną typu napisowego. Napisy piszemy w apostrofie, w podwójnych ciapkach. Zmienna typu char, charakter, czyli znak. Piszemy wartość tej zmiennej w pojedynczych ciapkach. To może być tylko jeden znak. Nie możemy tutaj napisać więcej napisu jakiegoś. Float jest to liczba zmienno-przecinkowa, znaczy liczba z przecinkiem. W tym przypadku w C piszemy takie liczby, zamiast przecinka dajemy kropkę. Double również jest to liczba z przecinkiem, tylko że o większej precyzji. Dwa razy większej precyzji chyba niż float. No i dobra, to może odpalę program, pokażę jak to działa. OK, zobaczcie. Wypisało na ekran koszulka Adidas, ponieważ tutaj drukujemy na ekran procent S. Ojej. I wstawiamy na to miejsce zmienną typu napisowego przedmiot. Widzisz? Przedmiot jest typu napisowego, char gwiazdka, tak jak wcześniej mówiłem. Później wypisujemy na ekran rozmiar procent C, ponieważ w ten sposób wypisujemy zmienne typu znakowego. I teraz się zacznie. Ciekawa sprawa. Zobacz. Wypisujemy trzy razy cenę i dostajemy różne wyniki. Widzisz? Zobacz. Najpierw procent G to wypisuje zaokrągloną cenę. 99,99. Procent S, procent F wypisuje to, co w danej chwili jest w zmiennej. Tylko zaraz. Zobacz. Coś tu nie gra, nie? Przecież my wpisaliśmy w zmienną 99,99. A tutaj mamy procent F wypisało nam 99,989. Co jest? Otóż zmienne przecinkowe w języku C nie mają takiej precyzji, nie zapamiętują, nie są dokładnie takie, jakie podaliśmy. Zawsze jest jakieś drobne przekłamanie. Tutaj na przykład to będą, z tego co widzę, 2 milionowe. %.3f, procent f to jest, to już wiesz, że to jest liczba przecinkowa. Natomiast .3 to znaczy, że tą liczbę zaokrąglamy do trzech miejsc po przecinku. Zobacz,
Widzisz? 99,3 miejsca po przecinku, tak? Ok. Zmienne typu double wypisujemy w ten sam sposób na ekran co zmienne typu float, to znaczy możemy też użyć %g, %f, %.2f. Widzisz? Zobacz, %g wypisało nam to, %.f, zobacz, widzisz, tu jeszcze dodało 0, natomiast %.2f zaokrągliło do dwóch miejsc po przecinku tą liczbę. Dobra, teraz zobacz. Kolejną linijką jest printf cena w promocji minus 90%. Można to zapisać na kilka sposobów. Zobacz. Cena minus 90% jest to cena minus 90% ceny, czyli cena razy 0,9. Wypisało nam to na ekran 9,99. Alternatywnie możemy zapisać, że jest to cena razy 0,1, czyli 10% ceny. Wynik otrzymany jest ten sam. Dobra, przejdźmy do drugiego przykładu. Ja tu jeszcze tylko trochę zmniejszę okienko. Ok, dobra. Stworzyłem nową zmienną typu int. Tak samo jak ten typ znacie już z poprzedniej lekcji. Ale chwileczkę, zobacz. Przypisałem do tej zmiennej wartość 255,5. Ale przecież mówiliśmy, że zmienne typu całkowitego, że int to jest zmienna typu całkowitego, więc możemy do niej przypisać tylko liczby całkowite, tak? No zgadza się. W tej chwili nawet pisząc 255,5, znaczy liczba równa się 255,5, tak naprawdę zostanie wpisana tylko część całkowita do zmiennej liczby, czyli 255, rozumiesz? Ta część ułamkowa zostanie w ogóle pominięta. Ok, zobacz. Liczba w systemie dziesiętnym, %d, to znasz z poprzedniej lekcji, wypisuje nam po prostu liczbę taką, jaką znamy w systemie, który jest najbardziej popularny. I zobacz, 255 wypisało liczba w systemie dziesiętnym 255. Tak? Zobacz. Ta sama liczba w systemie ósemkowym jest to już 377. Natomiast ta sama liczba w systemie szesnastkowym, system ósemkowy zapisujemy jako %o, system szesnastkowy jako %x, to jest ff. Dość często się możemy spotkać z zapisem ff. Zobacz teraz. Ta sama liczba jako liczba zmienno-przecinkowa to jest 9. Zobacz, jakieś w ogóle głupoty. Nie możemy zapisać liczby całkowitej w printf-ie przy użyciu %f, ponieważ w pamięci inaczej są reprezentowane liczby całkowite jak liczby przecinkowe. Rozumiesz? Ale zobacz, chwila, tu jest coś dziwnego. Przecież ta sama liczba jako zmienno-przecinkowa tutaj wypisało nam dobrze 255 z przecinkiem i tutaj też. Dlaczego? To już zaraz powiem. Zobacz. Tutaj liczba całkowita. Liczbę całkowitą mnożymy razy liczbę zmienno-przecinkową. Co to znaczy? Jaki będzie wynik? Wynikiem będzie liczba zmienno-przecinkowa. Zawsze gdy mnożymy liczbę całkowitą z liczbą zmienno-przecinkową, wynikiem jest liczba zmienno-przecinkowa. To jest taki jeden sposób na zamienienie liczby całkowitej na liczbę zmienno-przecinkową. Takim drugim sposobem jest rzutowanie. To znaczy przed nazwą zmiennej, zobacz tutaj, liczba, piszemy w nawiasie typ, na który chcemy rzutować. To znaczy, jakim typem ma się stać ta zmienna. Tak? Floatem ma się stać, rozumiesz? Czyli przekazujemy jakby do tej funkcji printf liczbę, ale już ona nie będzie typu int, tylko typu float. Ta sama liczba jako zmienno-przecinkowa da nam 255,00000. Ok. Ostatnim przykładem, bo wcześniej chyba o tym nie mówiłem, jest takie proste wypisanie po prostu napisu, znaku, liczby zmienno-przecinkowej i stałej, ale bez użycia zmiennych. Zobacz. Można po prostu tutaj napisać wartości, nie musimy pisać zmiennych, mogą być wartości. 20 jako procent dla procenta D, dla procenta S kisioj, dla procenta C, czyli znaku K, natomiast dla procenta G 499,99.
I to by było chyba na tyle, cały przykład omówiony. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście albo macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć. Albo nawet dokręcić jeszcze troszeczkę więcej do tego filmiku. Dobra, dzięki, cześć, na razie.